Jesteśmy potomkami tych, którzy odnieśli wielkie zwycięstwo dla wolności Europy. W sierpniu 1920 roku rozegrała się bitwa decydująca o losach Polski i Europy. Polski żołnierz bronił stolicy odrodzonej Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą. Wspólny cel połączył wszystkich. Od najwyższych dowódców po szeregowych żołnierzy, kapelanów, ochotników i ochotniczki. Pod Ossowem, w tym uświęconym krwią obrońców ojczyzny miejscu, powstanie Muzeum Bitwy Warszawskiej. Będzie symbolem naszej pamięci o bohaterskich przodkach, dla których niepodległość Polski była najważniejsza. Muzeum przeniesie nas w czasie. Zobaczymy bezcenne pamiątki, polskie chorągwie i sztandary, broń, odznaczenia i trofea wojenne. Na olbrzymim placu przed muzeum będziemy oglądać rekonstrukcje historyczne, a nad dawnym polem bitwy będą powiewać biało-czerwone proporcje. Na pamiątkę Bitwy Warszawskiej, pierwszego wielkiego zwycięstwa wolnego świata nad komunizmem, 15 sierpnia jest świętem Wojska Polskiego. Po 100 latach przypominamy Europie i światu o polskim wkładzie w obronę najwyższych wartości, wolności, godności człowieka i prawie narodów do samostanowienia. Świat, jaki znamy, zawdzięczamy bohaterom Bitwy Warszawskiej.